Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. W Warszawie odbyły się w niedzielę także uroczystości związane z 35. rocznicą konspiracyjnego powstania pierwszego w Polsce pomnika katyńskiego. Wieczorem w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu sprawowana była msza święta w intencji pomordowanych oficerów Wojska Polskiego oraz prześladowanych i zmarłych budowniczych pomnika katyńskiego na Powązkach. Poseł Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego, podkreśla, że pomnik przerwał zmowę milczenia. Choć stał tylko kilka godzin, to jednak zwrócił uwagę i spowodował, że problem Katynia stał się problemem ogólnonarodowym. Na rozkaz ambasady sowieckiej w Warszawie Służba Bezpieczeństwa Polska w nocy dokonała rabunku tego pomnika, bezczeszcząc to miejsce i pamięć tych, którzy o zamordowanych 55% kadry oficerskiej II Rzeczypospolitej w Związku Radzieckim pamiętali. Pomnik wrócił na warszawskie Powązki dopiero po 14 latach. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty w kaplicy katyńskiej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa ma być odpowiedzią na kryzys, jaki od wielu miesięcy trwa wokół Trybunału. Parlament zakończył pracę nad ustawą 22 lipca. Zastąpi ona dotychczasową ustawę o Trybunale z czerwca 2015 roku. Nowa ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości ustawa zatrzyma spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem opozycji część jej zapisów jest niekonstytucyjna i nie uwzględnia zaleceń Komisji Weneckiej. Zgodnie z ustawą pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać weta prezydenta do ustaw, ustawę o Trybunale Konstytucyjnym czy spory kompetencyjne między organami państwa. Doktor habilitowany Marek Dobrowolski, konstytucjonalista, powiedział, że ustawa zapewne trafi jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego, który się do niej odniesie. Jednak jak podkreślił ekspert, strona rządowa wyszła bardzo daleko w kierunku postulatów opozycji przy konstruowaniu przepisów. Została zmniejszona liczba sędziów wymaganych do pełnego składu. Obniżono większość, jaką będą wyroki przyjmowane w stosunku do tego, co wcześniej Prawo i Sprawiedliwość proponowało, z 2/3 na bezwzględną większość. Więc tutaj jest wiele takich elementów, które pozwalają stwierdzić, że od strony takiej politologicznej większość rządowa wykazała dużo dobrej woli, żeby ten konflikt rozwiązać czy załagodzić. Trybunał przez dłuższy czas nie wyznaczał terminów rozpraw, chcąc najpierw zbadać grudniową nowelę ustawy o Trybunale autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. 9 marca 12-osobowy skład Trybunału orzekł, że cała nowela narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok, bo został wydany z pominięciem przepisów tej nowelizacji i dlatego nie został opublikowany. Niepublikowane są też kolejne wyroki wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Zastępca specjalnego wysłannika ONZ do Syrii zaprosił przedstawicieli rządu w Damaszku do nowej rundy rozmów pokojowych z opozycją pod koniec sierpnia. Reżim zaproszenie przyjął. Dwie dotychczasowe rundy rozmów w tym roku zakończyły się fiaskiem. Wysłannik ONZ spotkał się w niedzielę w Damaszku z szefem syryjskiej dyplomacji. Wyjaśniłem ministrowi, jak będziemy procedować. Rozmawialiśmy także o tym, jak sprawić, by w wiarygodny sposób przeprowadzić proces transformacji politycznej w Syrii, wspieranej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, dodał dyplomata. 1 sierpnia został wyznaczony jako początek procesu transformacji politycznej w ogarniętej wojną Syrii. Zgodnie z mapą drogową przyjętą w grudniu ubiegłego roku przez ONZ, do tego dnia powinien zostać powołany organ zajmujący się transformacją, a następnie do połowy 2017 roku gotowa miałaby być konstytucja i zwołane wybory. A w Syrii od 2011 roku trwa wojna, w której zginęło ponad 280 tysięcy ludzi. Ponad połowa ludności kraju została zmuszona do opuszczenia domów. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nadzieja z Polski. W naszym dzienniku relacje i reportaże z papieskiej pielgrzymki. Słowa papieża do młodzieży, homilie, komentarze.
Powstanie warszawskie. Pamiętajmy o bohaterach. Wywieźmy flagi i oddajmy hołd. Nasz dziennik rozmawia z żołnierzem batalionu Zośka o walce i pokoleniu, dla którego bój o wolną Polskę był zaszczytem. Orędzia anioła stróża Polski. O iskrze, która wyjdzie z naszej ojczyzny. Trująca propozycja Brukseli. Kolejne żądania Komisji Europejskiej uderzające w polską gospodarkę wbrew porozumieniom klimatycznym. Sezon na owoce. Jak wykorzystać je w naszym żywieniu? Przepisy na desery i ciasta. Czytam w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Wspólną modlitwę różańcową i wsłuchamy się w fragment z lektury duchowej świętego Alfonsa Marii de Liguoriego o umiłowaniu Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Wysłuchajmy, jakie rady pozostawił Ojciec Święty Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży wolontariuszom i wszystkim tym, którzy otwartym sercem wsłuchują się w jego nauczanie.